Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Wolnice. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza Władysława Jędrzejczyka. Witam również sekretarza Jacka Kierepkę, który za chwilę zaczyna na swoją obecnością. Witam panu radny. Witam panią protokolant. Witam państwa sołtysów. Bardzo serdecznie witam pracownika gminy, który obserwuje tę Radę Gminy od strony elektronicznej. Również serdecznie witamy na dzisiejszej sesji przewodniczącego gminnej komisji wyborczej pana Pawła Kosiora. Wiedzą, że nas tam 15 radnych obecnych, w tej chwili na sali jest 13, a więc spotkanie jest prawomocne. Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Pozwolą państwo, że przedstawię teraz porządek obrad, a więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, punkt piąty wręczenie wystarczenia radnego, punkt szósty złożenie ślubowania przez radnego, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gmina Adamówka. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji rewizyjnej oraz komisji skarg wniosków i petycji Rady Gminy Adamówka. Punkt 11. Poparcie apelu Rady Gminy Sejcza na rzecz przywrócenia działalności fabryki wagonów Niewczyna. Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako ostatni punkt zakończenia obrad. Czy uznają państwo przedstawiony porządek? Czy też będą jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, wysoka rada. Prosiłbym bardzo, aby po punkcie 11 wprowadzić punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne przed końcem marca. Nie chciałbym bardzo, żeby była taka sytuacja, jeśli z tego tylko wyłącznie powodu zwołujemy sesję. Aha, przepraszam bardzo, ponieważ w systemie głosowania jest wprowadzone po punkcie. W punkcie 9. Proszę? W punkcie 9 jest. W punkcie 9. Po punkcie 8. To nie ma znaczenia, ale ze względu na system głosowania. Czyli jako punkt 9. Jako punkt 9. Dziękuję bardzo. Są te propozycje? Nie widzę innych propozycji. Proszę państwa, radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt przedstawiony przez pana burmistrza, czyli podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie. Wiedząc, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, a zatem, proszę państwa, przechodzimy do przyjęcia protokołu, do przyjęcia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Rozpoczynamy głosowanie nad porządkiem obrad. Sesji.
Nie widzę żadnych uwag. Państwa Rady jest za przyjęciem do tego ostatniej sesji. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Rozpoczynamy głosowanie. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 12 radnych przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się. Stwierdzam, że porządek obrad. Przy jednym głosie wstrzymującym się. Jednym przeciwnym. Czyli 12, przepraszam się. 12 za, 1 się wstrzymał. 12 za, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję, przepraszam za ten. Stwierdzam, że porządek, stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przy 12 głosach za i 1 głosie wstrzymujący się. Państwo, przechodzimy teraz do wręczenia doświadczenia prawnego. Proszę teraz pana Pawła Kosiora, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, o przedstawienie wyników wyborów w powiatowym Mieganie Siemiawskim w okręgu nr 3 do Rady Gminy Radomska. Proszę bardzo. Dzień dobry. Będę miał zaszczyt przedstawić państwu wyniki wyborów uzupełniających, które odbyły się 17 lutego 2019 roku w Majdanie w okręgu wyborczym nr 10. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 36%. Liczba głosów ważnych 101. Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymał i radnym został z wynikiem 71 ważnych oddanych głosów pan Tadeusz Koch. Dziękuję bardzo za przedstawienie wyników wyborów. Proszę teraz pana Pawła Kosiora o wręczenie zaświadczenia panu radnemu, a pana proszę o podejście. Gratuluję serdecznie panu radnemu. Oczywiście pan jest pełnoprawnym, pełnoprawnym radnym, a tutaj panu przewodniczącemu serdecznie dziękuję. No właśnie, pośpieszyłem się. Państwo, przechodzimy teraz. Ale jest to. Przechodzimy teraz do ślubowania. Wyjaśniam, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołanej nazwiskiem radnym przed najmłodszego wiekiem radnego Witolda Bochka powstaje i wypowiada słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania tak mi dopomóż Bóg. Odczytuję treść ślubowania. Wierny Konstytucji i Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Teraz proszę pana radnego o odczytanie nazwiska radnego. Pan Tadeusz. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze panu radnemu. Bardzo przechodzimy teraz do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Przedstawienie projektu uchwały to proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na rok 2019 był szczegółowo przedstawiany na wczorajszych posiedzeniach komisji. Niemniej jednak przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej pojawił się pewien problem, na który przy opracowywaniu projektu zmian, na który nie zwróciliśmy uwagi. Otóż
Proszę Państwa, zwiększamy w bardzo istotny sposób dochody majątkowe. W zasadzie wszystkie zmiany proponowane w tej uchwale dotyczą dochodów majątkowych. A jest to związane z realizacją naszego projektu odnawialnych źródeł, wykonanie mikroinstalacji OZE Natomiast jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o sprawy budżetu gminy, to jest przepis, który mówi o tym, że w budżecie gminy dochody majątkowe nie mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące. Oczywiście dotyczy to całego budżetu. No i my w tej chwili znaleźliśmy się w takiej sytuacji ze względu na to, że wzrost dochodów budżetu tych majątkowych jest o ponad 4,5 miliona złotych, iż proponowane w tej uchwale wydatki bieżące razem z tymi wydatkami bieżącymi, które były zaplanowane w budżecie uchwalonym w grudniu, no niestety wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące. W związku z tym macie Państwo proponowane zmiany z uwzględnieniem tego warunku, żeby tak powiem globalnie w budżecie gminy wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących, czy też dochody majątkowe nie były przeznaczane na wydatki bieżące. W związku z tym, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to one pozostają bez zmian, czyli na tą kwotę łączną 4 518 489 zł i 76 groszy składają się następujące kwoty. Refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu pod nazwą wykonanie mikroinstalacji OZE gospodarstwa domowych na terenie gminy Adamówka 2 567 380 zł i 38 groszy. Dofinansowanie projektu wykonanie mikroinstalacji OZE gospodarstwa domowych na terenie gminy Adamówka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 1 915 955 zł i 7 groszy i wkład własny finansowany z wkładu mieszkańców biorących udział w projekcie 35 254 zł i 31 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o paragraf drugi, który zapisujemy kwoty na wydatki budżetu gminy na rok 2019, to oczywiście łączna kwota 3 848 589 zł i 76 groszy jest taka sama jak w proponowanym i omawianym wczoraj projekcie. Natomiast wydatki bieżące no są zmniejszone i wynoszą kwotę 435 914 złotych i 75 groszy i składają się na to. W tym są one przeznaczone na wynagrodzenia, na wypłatę odprawy emerytalnej 25 tysięcy złotych. Remonty i bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 70 tysięcy złotych. Remont ogrodzenia działki gminnej i prasy były SKE, to co było wnioskowane na wczorajszych komisjach, 30 tysięcy złotych. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobczy 70 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń osób zatrudnionych po odbytych stażach 40 tysięcy 714 zł i 75 groszy. Remont budynku urzędu gminy i bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 126 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych 13 500 zł. Wydatki związane
zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze 20 tysięcy złotych, dożywianie dzieci w szkołach oraz osób objętych programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 19 tysięcy złotych, koszty pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych 5 500 zł, wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem osób skierowanych na roboty publiczne 16 200 zł i wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3 412 675 zł i 1 grosz tym. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 40 tysięcy złotych, przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 170 tysięcy złotych, zakup działek pod rozbudowę ujęcia wody 50 tysięcy złotych. To jest ta zmiana wynikająca z konieczności przeznaczenia większych środków na wydatki majątkowe. Rozbudowa budynku świetlicy miejskiej w Krasnym 200 tysięcy złotych. Opracowanie dokumentacji na budowę gminnego ośrodka kultury w Adamówce 100 tysięcy złotych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 100 tysięcy złotych. I wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka 2 752 tysiące 675 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 447 644 zł. W paragrafie 4 zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 670 tysięcy złotych, w tym zmniejsza się przychody w kwocie 670 tysięcy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Dzięki tym zapisom nasz budżet, który został uchwalony z deficytem, będzie już budżetem zrównoważony. Określa się rozchody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 222 356 zł, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 222 356 zł. Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500 tysięcy złotych i są one przeznaczone na jeden cel, pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 tysięcy złotych. Szczegółowe kwoty zmian są ujęte w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały wyraża się wójtą gminy, uchwała wchodzi w życie z dniem. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w procesie. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś pytanie, to proszę bardzo. Chodzi mi o pieniądze na wykup działek wzdłuż drogi głównej, czyli 835. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że po prostu ani przejść, ani przyjechać. I jest to, no, że tak powiem, sprawa newralgiczna. I zdaję sobie sprawę, że to, tego szybko nie można zrobić, więc po prostu w tym roku pasowałoby przeznaczyć jakieś pieniądze na wykup paska za rowem o szerokości 3 metrów i długości mniej więcej 600 metrów, czyli 18 arów. I proponuję zwiększenie właśnie albo deficytu, albo nie wiem dokładnie jak to ująć, o 50 tysięcy złotych na ten cel. Dziękuję bardzo panu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący Wysoka Rado, panie radny, no, jest pan nowym radnym, więc można wybaczyć nieznajomość prawa, więc od razu pewne rzeczy panu muszę uświadomić. Po pierwsze, prawo do wystąpienia o zwiększenie deficytu budżetowego przysługuje tylko i wyłącznie wójtowi gminy. To jest odpowiedź na pierwszy wniosek. A po drugie, to musi pan wiedzieć, że droga, o której pan mówi, jest drogą wojewódzką, która jest własnością samorządu województwa podkarpackiego. I musi pan wiedzieć, że gmina
nie może kupować działek na nieswoje zadanie. My kupujemy działki, które zostaną wykorzystane pod rozbudowę ujęcia wody, ponieważ zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. I gdybyśmy chcieli, żeby ktokolwiek inny pomógł nam w realizacji takiego zadania, to gwarantuję, że za wyjątkiem programów, które są opracowane i których zasady obowiązują wszystkich, nie może nam nic w tym pomóc. Natomiast nam nie wolno kupować działek na budowę drogi, czy rozbudowę drogi wojewódzkiej. Także prosiłbym bardzo, żeby z takimi propozycjami nie występować, bo one są zupełnie bezzasadne. Nie zrozumieliśmy się. Chodzi o pasek działek poza drogą wojewódzką, czyli poza pasem drogowym, czyli za rowem. Więc przeznaczeniem na rozbudowę drogi, bo to padło. Nie, bo rozbudowę chodnika. No to jest rozbudowa drogi. Ale za, to już jest nie w pasie drogowym, to już jest poza pasem drogowym. Ale ingerencja to nie droga. Nie, żadna droga. Aha, chodzi, że na prywatnym naszym, żebyśmy kupili. Tak. Aha, no to już pan mówi. Ja tak ja też właśnie nie zrozumiałem, o co to chodzi. Ale przynajmniej zrozumiałem intencje pana radnego. Wiem, o co chodzi. Jest po prostu do kupienia pasek 3-metrowy. Ale proszę Państwa, od strony zachodniej. Ale proszę Państwa, przecież jeżeli chodzi o pas drogi wojewódzkiej, to zgodnie to z... To nie jest pas drogi wojewódzkiej. Proszę mi pozwolić zrozumieć. Jeżeli chodzi o pas drogi wojewódzkiej, to są obostrzenia co do możliwości zabudowy od osi drogi wojewódzkiej. Proszę sobie sprawdzić, jakie są odległości. I teraz, jeżeli chcielibyśmy taki modlin budować, to nikt nie wyda nam pozwolenia na budowę, bo będziemy się znajdować w strefie chronionej pod rozbudowę właśnie tej drogi w przyszłości. Także proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz wydaje się warunki lokalizacyjne pod jakikolwiek obiekt budowlany, to musi on zachować odpowiednie odległości od zresztą każdego pasa drogi. Inna jest sytuacja, jeżeli jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych, czyli będąca własnością gminy. Inna jest odległość, jeżeli to jest droga, która ma kategorię drogi gminnej. Inna jest odległość, jeżeli jest to droga powiatowa, jeszcze inna jest wojewódzka, a jeszcze inna krajowa, a jeszcze inna, jeżeli jest to autostrada. Także w Polsce nie jest tak, że można sobie budować w dowolny sposób i my przetyczymy wszystkich, kupimy pasek i nagle zrobimy chodnik. Także i teraz no, jak my wskażemy w uchwale, że kupujemy pas drogi po co? Po pierwsze, będzie problem z wydzieleniem takiego małego paska, o którym pan mówi, dlatego że przepisy o gospodarce gruntami mówią o tym, że można wydzielić działkę minimum 30-arową. Obok pana siedzi mieszkaniec Nowin, który wie, że tam mamy problemy z tym, iż mieszkańcy są zainteresowani wykupem działek, którymi mogliby dojeżdżać do swoich posesji. Nie możemy tego zrobić z tego względu, że powstają działki mniejsze jak 30-arowe. Także proszę zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj no nie da się w taki szybki sposób ominąć prawo i realizować coś, co nie jest zadaniem własnym gminy. Natomiast chcę panu powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o tą drogę, to my cały czas zabiegamy o to,
żeby ta droga została przebudowana. Niestety ona nie będzie przebudowana w tej perspektywie finansowej, czyli perspektywie, która kończy się do roku 2020, ale jesteśmy pewni, że w kolejnej perspektywie ta droga będzie przebudowana. I w ramach przebudowy jest specustawa, która pozwala właścicielowi drogi, jeżeli jest taka potrzeba, wykupić grunty na poszerzenie. Oczywiście jest możliwość właśnie wykupu po cenach rynkowych, ale bez problemów, jeżeli chodzi o właścicieli. Bo jest pierwsze podstawowe pytanie, czy właściciele bez tej specustawy zgodziliby się na po prostu sprzedaż części swojej nieruchomości pod drogę. Bo to jest ich własność i ona tą specustawą nie jest chroniona. Oczywiście jest chroniona w taki sposób, że należne kwoty mieszkańcy otrzymają. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeżeli będą jakieś inne takie sprawy, różne o sprawach różnych bym prosił. Natomiast chciałbym się trzymali porządku obrad i ściśle jesteśmy przy zmianach w budżecie. Jeżeli ktoś proponuje jakieś zmiany, to zgodzę, żeby tutaj trzymać się tej uchwały i porządku obrad. Ja to robię jeszcze dla wyjaśnienia. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, co Pan Przewodniczący powiedział, fakt, że to zostało na komisjach omówione, ale na komisjach też, jeżeli padały propozycje, to są propozycje, które po prostu nie mogą zwiększać deficytu i tak propozycja padła. Padła propozycja, żeby zabezpieczyć środki w wysokości 30 tysięcy złotych na remont ogrodzenia SKR-ów. Tak popularnie mówimy, bo jest to nasza własność. Stało się to w taki właśnie sposób, że zostały zmniejszone środki, które wcześniej były planowane na inne zadanie i przeznaczone na to, bo w budżecie nie można zwiększać deficytu, tak jak powiedziałem, jeżeli tego nie zaproponuje wójt, dlatego że wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy i nie może gminy w bezzasadny sposób zadłużać, to znaczy wójt nie zadłuży, bo to rada ostatecznie podejmie decyzję, ale nie można po prostu proponować poza wójtem, który za to wszystko odpowiada, bo łatwo jest gminę zadłużyć, później trzeba niestety ponosić tego konsekwencje. I te konsekwencje, wiadomo, ponoszą nie wójt, nie radni, tylko mieszkańcy. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie zmian w budżecie gminy chciałby zabrać głos? Nie widzę, chętnie czytam uchwałę. Uchwała nr 1, łamane przez 1, łamane 2019, Rady Gminy Adamówka z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Czytamy dalej. Nie. To dziękuję bardzo. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Uchwała Rady Gminy Adamówka z dnia 20 lutego, czyli z dzisiaj, oraz zarządzeniami wójta gminy Adamówka, które zostały wydane do dnia 20 lutego 2019 roku i określa się wieloletnią prognozę finansową oraz prognozą
kwoty długu na lata 2019-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Powierzenie na wieloletnich prognozach finansowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. I uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamowicza z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2019-2020. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Rozpoczynamy głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Gminy nie wyraża zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy Adamówka środków stanowiących fundusz sołecki do tej pory, jak również w roku 2020. I wykonanie uchwały odbierze się z budżetu gminy Adamówka. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi. Ja myślę, że jak do tej pory dobrze funkcjonuje, to są tysi nieodblokowanych zastrzeżeń, czyli myślę, że uchwały możemy przyjąć. Ja się wypowiedziałam za. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Nie wiem. Zamykam głosowanie. Do podjęcia uchwały zostało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następnym naszym punktem jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Bardzo serdecznie witam na liście sesji panią Barbarę Pęcak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, i bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Realizacja zadań wdrożonych jest w oparciu o gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności obrony przed przemocą w rodzinie, wprowadzenie specjalistycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w korzystnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjalno-pedagogicznych. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych ustawy o występowych wystąpieniach czy sądy na charakterze oskarżyciela publicznego. Wspieranie zalepienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej. Odnośnie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, te zadania obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, udzielanie rodzinom. Występuje program narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, dla młodzieży i wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii i pomóc społecznym osobom uzależnionym. Tak jak już wspomniałam, program określa ustępne cele operacyjne, które są zawarte w Narodowym Programie Zdrowia i rekomendowane są przez PARPE, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inne zadania, które zawarte są w programie, są kontynuacją tych wcześniejszych działań, które realizowaliśmy we wcześniejszych latach. I za takie szczegółowe zadania, które przyjęliśmy, to prowadzenie poradnictwa w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych, to zatrudniany jest psycholog, który mieści się w szkole, wcześniej to było gimnazjum, to jest szkoła podstawowa. Nie miałem prawa drugiego badania, zaktywowane są materiały edukacyjne, które związane są też z profilaktyką. Finansuje się też koszty, jeżeli szkolenia innych komisji lub innych programów takich szkoleniowych. Jeżeli chodzi o udzielanie rodzinom, w którym występuje pomoc, taki program alkoholowy, to tutaj są realizowane programy z tych programów takich, które są rekomendowane przez PARPE, ale i nie tylko i własne. Takie wspieranie motywacji uzależnionych osób do podjęcia leczenia. Dofinansujemy szkolenia, kursy, w szczególności w zakresie pracy z dziećmi. I instytucje, które zajmują się też tymi problemami, też założyliśmy, że możemy finansować, ale to jest zapisane w programie. Jeżeli takie będą występować, to będziemy rozpatrywać i dofinansowywać. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkole to jest takie szersze zadania, bo w szczególności nastawiamy się na żeby zapobiegać tym zjawiskom związanym z problemem alkoholowym. I tutaj dofinansujemy takie działania edukacyjne, kampanie społeczne, w szczególności dzieci, młodzieży, rodziców, którzy po prostu realizują jakieś programy odnośnie zagrożeń społecznych, alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, przemoc, i które mogą prowadzić bezpośrednio do zjawiska. Współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy i nie tylko. Prowadzimy działania edukacyjne dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zakupujemy materiały edukacyjne
i współpracują z sądem, z rodzinnym kuratorami, z inicjami, włączyli policję w sprawach grup podwyższonego ryzyka. Prowadzenie działalności te związane z diagnozą zaburzeń problemów społecznych, promowanie zdrowego stylu życia, tutaj do tych aktywnych form spędzenia wolnego czasu poprzez rodziny, młodzież, finansując, dofinansując różnego rodzaju imprezy kulturalno-artystyczne, warsztaty, dzieci i władzy. I w tym celu też finansujemy placówki oświatowe stowarzyszenia. I jak również finansujemy szkolenia, konferencje w zakresie profilaktyki, rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych. Te zadania są zapisane, niekoniecznie wszystkie są finansowane. W zależności od jeżeli chodzi o budżet, jaki mamy, ale zadania, które przyjęliśmy, to są szersze z tego względu, że mogą wystąpić, mogą zwrócić się instytucje o takie współfinansowanie. Tutaj właśnie odnośnie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń, to jest taka szeroko pojęta też współpraca, wspomaganie tych instytucji, organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia. Współpracujemy też ze środkiem pomocy społecznej i pracowniami innymi ośrodkami. Działamy w gminie Komisji Rozwiązywania Zadania to przyjmowanie zgłoszeń w przypadku używania alkoholu, przygotowanie tej dokumentacji i wystąpienie do biegłych o opinię w przedmiocie uzależnienia i finansowanie biegłych, którzy taką osobę uzależnioną przebadają i wystąpienie do sądu rodzinnego z wnioskiem o leczenie takiej osoby, która nadużywa, jest uzależniona. I opiniowanie tych wniosków na wezwanie, na alkoholowy i zapewnienie prawa w zakresie dystrybucji, reklamy, promocji, ale spożywania napojów alkoholowych. Też na niezbędne materiały i obsługę komisji, finansowanie za posiedzenia innej komisji zabezpieczamy, bo inna komisja nie brała za posiedzenia, tylko za obsługę był finansowana za pracę. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 31 to odnośnie tutaj interwencji mających na celu przestrzeganie napojów alkoholowych, szczególnie nadużywanie osoby nieletniej, nieczkaźne, to właśnie kierowanie tych wniosków do sądu i występowanie do sądu. I jakie oczekujemy efekty? Efekty to takie wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na temat szkodliwości spożywania tego alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń. Szczególnie teraz jest dużo mniejsze zagrożenie cyberprzestrzeni. Opóźnienie wieku, inicjacji alkoholowych i kontynuowych wśród uczniów. Poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych od alkoholu, ofiar, sprawców, przemocy, w Polsce wyzwanie stosownej pomocy w punkcie konsultacyjnym. I skuteczna współpraca z tymi instytucjami. Źródłem finansowania programu jest w ramach budżetu jest realizowany ten program. Środki pochodzą z powodu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Fund wydatków oscyluje na kwotę 24 tysiące, tak jak w ubiegłym roku. Sprawozdawczość w terminie do 31 marca 2020 roku gmina komisja problemu rozwiązywania problemów alkoholowych przedłoży roczne sprawozdanie. Merytoryczne finansowe wykonania zadań zawarte w tym programie wójtowi gminy Adamówka oraz Radzie Gminy. Zasady wynagrodzenia członków komisji, członków gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach, posiedzeniach komisji oraz za realizację czynności. Wynagrodzenie w wysokości dla członków 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
ustawą do naliczenia wypłaty członkom komisji uchwały obecność na posiedzeniu potwierdzono osobistym podpisem na liście obecności zatwierdzonym przez przewodniczącego. Podstawą naliczenia wypłaty sekretarzowi komisji stanowi umowa zlecenia za wykonanie przyjemności. Realizatorem głównego programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powiązanych we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami, służbami, realizującymi zadania w zakresie profilaktyki. Na poziomie lokalnym pomoc dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z powodu nadużywania alkoholu prowadzone jest w punkcie konsultacyjnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie. Szkoła prowadzona jest profilaktyka uniwersalna. Wdrażane są programy przy prowadzeniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych szkoły z populacją, z poradniami psychologicznymi, pedagogicznymi oraz policją i sądem. Plan wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Adamówka na 2019 roku. Dział pierwszy. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie 3800. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy społecznej, a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przez przemocą w rodzinie 3000. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholu i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 5700. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii 5750. Działalność Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dla panów 5750 razem 24000. Dziękuję bardzo pani za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś tutaj pytania, to do projektu uchwały, proszę bardzo. Ja mam pytanie takie. Czy według komisji zagrożenie narkotykowe na terenie gminy jest poważne, czy to są sprawy marginalne? W jakim stopniu, jak komisja to ocenia? Komisja przygotowuje się do przeprowadzenia diagnozy. Komisja uważa, że jest poważne, ale oprócz tego przygotowuje się do przeprowadzenia takiej diagnozy w poszczególnych grupach wiekowych, w szkole i dorosłych, którzy wypowiedzą się anonimowo na temat związany z tym problemem i wtedy podejmiemy jeszcze w tym kierunku bardziej, jeżeli jest takie zwiększone zagrożenie, o których myślimy, to jeszcze zwiększone środki na działanie. I kiedy będą znane wyniki? Kiedy to będzie przeprowadzone? No. Może być, jeżeli jak komisja postanowi, ale może być inaczej. Gdyby było to sprawozdanie za ubiegły rok, to będzie za ubiegły rok. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 1 łamane 34/2019. W sprawie gmina Adamówka z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Rozpoczynamy głosowanie. Rozpoczynam głosowanie nad uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw, powstrzymuje się. Dziękuję bardzo. Zamykam. Jeszcze chwilę poczekamy. Zamykam głosowanie. Za uchwałą głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów.
Druga uchwała. Uchwała numer 1/4/2019 Rady Gminy Radomia 29/2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok. Otwieramy głosowanie nad uchwałą. Pan Luras, tak? Tak. To dziękuję bardzo. Następnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ada Mówka. Jako pierwsze powołujemy Komisję Rewizyjną. Ja tutaj też chciałem zaproponować, ponieważ rozmawiałem z radnymi i chciałbym też zaproponować na zaproszenie i chciałem zaproponować też Komisji Rewizyjnej doświadczonych radnych pana Wisława Ciurko i pana Józefa Popika. I proszę o zgłaszanie następnych członków do Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Ja zgodnie z uchwaleniami też na komisjach chciałem do komisji zgłosić pana Jana Książka i pana Jana Smyka. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pan już głowie? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze inny chce kogoś zgłosić? Nie widzę. Czy panowie, pan Zdzisław Ciurko, pan Józef Popik, pan Jan Książek, pan Jan Smyk i pan Tadeusz Boch wyrażają zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Proponuję zamknąć listę. Kto z państwa radnych jest za zamknięcie listy zgłoszeń? Będziemy głosować tradycyjnie, ponieważ nie mamy tutaj systemu elektronicznego. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem listy zgłoszeń? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję serdecznie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że lista zgłoszeń została zamknięta jednogłośnie. Proszę państwa, ponieważ ten punkt głosowania nie jest prowadzony w systemie elektronicznym, będziemy głosować tradycyjnie poprzez podniesienie ręki. I proszę tutaj pamiętać, że każdy z państwa, ponieważ jeszcze może dodam, że komisja rewizyjna statut mówi, że liczy 4 osoby. I każdy z państwa ma tutaj 4 głosy. Proszę sobie wypytać, kogo państwo chcą głosować, kogo widzą w pracy komisji rewizyjnej. Ja będę tutaj poddawał pod głosowanie każdą z osób i w kolejności zgłoszeń. I ponieważ państwo mają 4 głosy, prosiłbym tutaj panią Anię o pomoc, ale pani Ania tutaj pozwala mi, kto będzie głosował, prawda? I głosujemy tylko za, nie ma tej głosowania przeciwnego bałaganu trochę i wstrzymując. Będę rozliczać na kartach do głosowania. Jednym głosowaniem podbić pan to trzeba. To chcę do głosowania i każdy nie chce skreślić 4D i nie będziemy. Nie, że w tym wypadku proponowali pani panowie głosowanie. Jest jeszcze jedno, że jeden radny może zrezygnować i jest wszystko na 5. Listę wdrożenia. To jest bardzo wszystko wyjście, więc decyzja należy panu radnym. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że Rada Gminy jest zobowiązana do głosowania imiennego, chyba że z przepisów wynika, że jest głosowanie tajne. Ja bym tutaj proponował, tutaj wszystkie komisje były wybierane w sposób jawny.
I głosowanie imienne można przeprowadzić też w sposób tradycyjny, tylko po prostu każdy musiałby dłużej, że tak powiem, głosować po to, żeby pani prowadząca dzisiejsze obrady mogła po prostu zapisać, jak każdy z radnych nad daną kandydaturą głosował. Proszę bardzo, pan Sołtys. Szczerze jestem od dawna przyjęte, że radni należą do co najmniej dwóch komisji, prawda? Tak to było zasady, do tych zaraz żeśmy to zatrzymali. Więc może być do tego, jak chcieliśmy, gdzie kogoś brakuje. Ale akurat te osoby, które są zgłoszone, są w jednej komisji lub w ogóle nie są. A, no to właśnie. Nie jest w ogóle w żadnej komisji. Pan Popik jest tylko w jednej. Pan Tadeusz nie jest też w żadnej, bo ja jestem nowym radnym. Tutaj panowie też są tylko w jednej komisji. Każdy ma prawo startować. Tak, tak. Jeżeli są osoby w komisji, mają prawo tutaj. No to wie, jak pan Bój powiedział, głosujmy. Czyli głosujemy, tak wcześniej mówiłem. Państwo, jak wcześniej powiedziałem, głosujemy tradycyjnie i ja głosuję w kolejności zgłosień, tak jak myśmy kolejno zgłaszali panów radnych do pracy w komisji. I prosiłbym, aby każdy z nas troszeczkę dłużej rękę przytrzymał. Tak to wcześniej powiedziałem, jak mamy tylko cztery głosy, pani Ania musi to po prostu odznaczyć, kto głosował, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zagłosował pięć razy. A więc proszę Państwa, to Państwa jest za tym, aby pan Zdzisław Ciut, rozpoczął jako pierwszy pracował w komisji rewizyjnej. Proszę o podniesienie ręki, proszę wstrzymać dłużej.
pracy w Komisji Rewizyjnej jest pan Tadeusz Go. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby pan Tadeusz Go pracował w Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Teraz przegłosujemy skład Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby pan Zdzisław Ciurko, pan Józef Kłopik, pan Jan Książę i pan Jan Smyk pracowali w Komisji Rewizyjnej? Proszę również o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie panowie zostali zatwierdzeni do pracy w komisji. Szanowni Państwo, mamy jeszcze tutaj następny wybór, ponieważ statut mówi nam jasno, że przewodniczącego komisji wybiera Rada Gminy. I prosiłbym bardzo, aby też tutaj przed przyjęciem uchwały wybrać przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydata na przewodniczącego z Komisji Rewizyjnej spośród tych czterech osób, które zostały wybrane. Proszę pana, pan radny Kłopik. Proponuję tutaj pana radnego Ciurko. Przewodniczącym już był, ma doświadczenie, więc sprawnie będą przebiegały komisje. Tak jest moja propozycja. Dziękuję serdecznie panu za zgłoszenie kandydatury. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Zamykam listę na zgłaszanie kandydatów na przewodniczących komisji. I proszę o przegłosowanie zamknięcia listy. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby zamknąć listę? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że lista została zamknięta jednogłośnie. Państwa, czytam więc uchwałę Rady Gminy Adamówka. Uchwała nr 1/5/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji rewizyjnej Rady Gminy Adamówka. Działając na podstawie artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2017 roku, kadencja 1785 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf 1, powołać stałą komisję rewizyjną gminy zwaną komisją rewizyjną w następującym składzie osobowym. Przewodniczący komisji Zdzisław Ciurko, członkowie Józef Popik, Jan Książek i Jan Smyk. Paragraf drugi. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola gminy, rady gminy, działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Paragraf numer 3. Komisja podlega Radzie Gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę. Paragraf 4. 2. Wchodzi w życie dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Kto jest przeciwny lub kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. Następnie mamy Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aramówka. Proszę również tutaj o zgłaszanie osób do pracy w komisji. Ja też chciałem tutaj zgłosić pana Skącla. Ponieważ pan Skącel pracuje tylko w jednej komisji. Pan Ciurko. Pana Ciurko, jak można, ponieważ też tylko w jednej komisji pracuje. Pana Tadeusza Gowa i pana Edwarda Kubaja, ponieważ pan Edward też pracuje w jednej komisji. Ja dziękuję bardzo. Ale ja bym prosił, żeby pan tutaj propozycję przyjął, ponieważ to wypadnie, że pan do tego komisji będzie się z trzech osób, a pan jest tylko czwartą. A żaden inny radny tak nie może pracować, ponieważ każdy radny nie jest uczestniczy w pracy. To będzie ze mną chodził. To nie są wolne słowa. Czasem wypada, że nie będzie w nim. Czy panowie wymienieni? Czy panowie wymienieni? Wyrażają zgodę, pan radny Ciurko wyraża zgodę. Pan też, pan Tadeusz też i tutaj pan też wyraża zgodę. Dziękuję, proponuję zamknąć listę, kto z państwa radnych jest zamknięcie listy zgłoszeń, proszę zieleni. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę, stwierdzam, że lista została zamknięta jednogłośnie. Czytam uchwałę Rady Gminy Aramówka numer... Przewodniczącego komisji wybiera komisja, czy rada? Przewodniczącego komisji, komisja wybiera spośród tej swoich członków. Rada komisji już nie. Dziękuję. Uchwała numer 1 łamane przez 5 łamane przez 2019 Rady Gminy Aramówka z dnia 20.02.2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 18 te ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 9.4 z 50 zmianami, Rada Gminy Aramówka uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aramówka. Paragraf drugi. Ustala się skład osobowy komisji. Pan Skącel Tadeusz, pan Ciurko Zbigniew, pan Bóg Tadeusz i pan Kubaj Edward. Paragraf trzeci. Przedmiotem działania komisji będzie analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy Skarg na działalność lider gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, wniosków i petycji składanych przez obywateli. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach zgłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej gminy Aramówka. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Apelu Rady Gminy Stęczana na rzecz poparcia działalności fabryki wagonów Niewczyna S.A. Szanowni Państwo, będą
Proszę bardzo, pan Wójt. Proszę Państwa, no ponieważ samorządy powiatu przewodzkiego występują z takim apelem, którego inicjatorem jest Rada Gminy Tryńcza i Rada Gminy Tryńcza również do nas zwróciła się z prośbą, żeby taki apel o przywrócenie działalności Fabryki Wagonów Niemczyna S.A. poprzeć, to my też przygotowaliśmy taki apel. Treścią do apelu Państwo mają, no Pan Przewodniczący, mogę ja zresztą odczytać. Apel Rady Gminy Adamówka na rzecz przywrócenia Fabryki Wagonów Niemczyna S.A. na podstawie zapisów statutu Gminy Adamówka przyjętego uchwałą Rady Gminy dnia 27 stycznia 2003 roku nr 1/2003 w sprawie statutu Gminy Adamówka z pewniejszymi zmianami Rada Gminy Adamówka ma na celu ograniczenie bezrobocia wśród mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu i gminy, apeluje do instytucji i podmiotów, których sfera wpływów, działalności i przestrzeń zainteresowana jest poruszona problematyką podjęcia działań w celu reaktywacji działalności Fabryki Wagonów Niemczyny Łącyckiej. Powyższe działania podyktowane są koniecznością zwiększenia poziomu zatrudnienia w gminie oraz sukcesywnego dążenia do rozwoju gospodarczego gminy. Uzasadnienie apelu. Mieszkańcy gminy Adamówka, Rada Gminy Adamówka oraz Rady Gminy Adamówka jednomyślnie popierają działania zmierzające do ponownego uruchomienia Fabryki Wagonów S.A. Tocząca się przez ostatnie lata sprawa upadłościowa, w efekcie likwidacji zakładów pozwalająca zatrudnienia setek osób, w tym mieszkańców gminy Adamówka, w sposób znaczący wpłynęła na pogorszenie sytuacji materialnej wielu rodzin naszej gminy i powiatu przewodzkiego. Z uwagi na postępujące ubożenie gospodarcze ziemi przewodzkiej pragniemy zwrócić uwagę na możliwość i potencjał Fabryki Wagonów w Niemczynie, zwłaszcza w kontekście wykorzystania na wznowienie jej pracy zleceń rządowych. W przypadku wyżej wymienionych produktów do wykorzystania gotowa jest cała infrastruktura, zarówno administracyjna, kolejowa, połącza energetyczne i podobne. Niezwykle istotnym argumentem są byli pracownicy Fabryki Wagonów Niemczyna, których w większości pozostali w obszarze działania zakładu, posiadają stosowne wiedzy, doświadczenie i znajomość technologii budowy czy naprawy wagonów. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zasady polityki państwa polskiego, zasady zrównoważonego rozwoju regionu, jeszcze raz apelujemy o przeanalizowanie możliwości i ocenie zasobów Fabryki Wagonów S.A. w Niemczynie Łącyckiej oraz podjęcie działań zmierzających do uruchomienia na zakładu pracy. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Otwieram tę dyskusję. Proszę państwa, chciałbym zabrać głos. Proszę bardzo. Ja może tylko dodam, że no, rzeczywiście w tych latach, gdzie ta Fabryka Wagonów działała zupełnie, pracowali tam nasi mieszkańcy, na mieszkańców gminy Adamówka, prawda? Uważam, że ten apel no, moglibyśmy poprzeć. Jakie jest Państwa zdanie, to nie wiem, proszę, może się chcieć wypowiedzieć, to proszę bardzo. Nie popieramy, kto z Państwa radny jest za poparcie tego apelu. Można go jeszcze zmieniać? Kto z Państwa radny jest za poparciem apelu, głosuję tego niestradycyjnie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzyma? Też nie widzę, stwierdzam, że tutaj jednogłośnie radni pochwali ten apel. Państwo, przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli sprawy ludzi i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum Rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Radny. Zbliżacie tutaj do budowy dołu, tutaj ja mam przez cały barierki, jeszcze mam zapłaty. Tak, to uginam. Jeszcze było takim pytaniem. Tutaj zakres na pierwszy jest zapłata, czy to można było jakoś ująć do regulacji, tutaj te pierwsze zapłaty tam autobus ogólnie, jak na zakręcie, czy wiadomo, to taki mijankę zrobić, to w sumie nie jest Pawłowa, ale tam jest problem ogólnie rozjazdu, jakiegokolwiek tam mijankę z autobusem nawet, to jest słuchane pytanie, ale tam jest problem duży z tym, dług się tam zwiększa. Tak, no to mam wyłożyć post pomoże, albo takie, żeby mijankę może. Tak, może, ale to było pewnie 2 metry, czy coś tam. To jest jeszcze jakiegoś gruntu, może z prośbą zgłosić się do niego. Tak, on jest, tak żeby się chociaż auto zmieściło w tym miejscu. Tam, to tam trzeba się rozjechać po rowach normalnie. Polska, tak. Mm-hmm.
Proszę bardzo. A ja mam, panie przewodniczący, taki apel. Moje powiadomienia o zbiorze, o sesjach, gdy były przekazywane, mam dużo wcześniej, bo to nie każdy ma czas, żeby od razu dnia na dzień przygotować się do sesji. Uważam, że ten termin zgłaszania, kiedy jest sesja, jest za krótki. Prosiłbym bardzo, żeby ten czas między powiadomieniem a sesją był troszkę dłuższy. Dziękuję bardzo. Postaramy się, żeby to było szybkie, bo rzeczywiście, jeżeli to przychodzi, podam dokumenty na 2-3 dni przez sesję, bo niekiedy nie mamy czasu, żeby, prawda, głębi, no, żeby przyglądnąć i bardziej zagłębić się. Postaramy się, aby tak według statutu, a więc chyba 7 dni, postaramy się, aby tak minimum 7-dniowy dzień był zachowany. Ja proszę Państwa jeszcze... Ale jeszcze no. A to, to proszę Was. Chodzi o remont tego przystanku autobusowego, tego dla dzieci, tutaj po prostu szedli. Po prostu tam jest ruina, tam trzeba by było może tylko ująć do tego prawa właśnie rozbudowy, bo tam normalnie już ta cała płyta jest wyniesiona. To mamy takie ulicy? Tak, tutaj na prostu szedli. Ja myślę, że skoro mowa o przystankach, to przystanku by trzeba było się praktycznie przyglądać wszystkim, bo nie tylko ten przystanek tam jest, chyba na końcu ulicy w złym stanie jest więcej przystanków, bardzo w złym stanie. I jeżeli załóżmy tam ktoś by tam stwierdził, że przystanki to trzeba było zmienić na nowe. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałem wrócić, ponieważ tutaj przyznanie, że tak tam był temat tej drogi 835 i tych płytników. Ja chciałem wrócić do tematu tej drogi. Powiem tak, czytałem ostatnio Gazetę Lubelską. Ta droga 835 od Tarnu do Odru, do Biłgora jest również tragicznym stanem. Może nawet jest gorszym, jak tutaj my mamy, bo jadąc kiedyś tą drogą w Wieczu, to myślałem, że tam w jednym miejscu po kurwę. Teraz tak. Lublin przymierza się, mówi otwarcie, że przymierza się do przebudowy tej drogi. Ale proszę Państwa, jakiej przebudowy? Jak oni robią? Oni robią w ten sposób, jak jest droga przebudowana od Bugiwraja w kierunku Lublina. Poszerzają. Robią przystanki po prawej i lewej, zatoczki. Jest krzyżówka, robią trzeci pas jazdowy. Ale mało tego, bo ja się tam zachwycam tą drogą, to jest od Biłgoraja do Lublina. Tutaj są przewidziane również ścieżki rowerowe. I prosiłbym bardzo tutaj, abyśmy tutaj wszyscy razem trzymali się tego, że ta droga od Lubelskiego, jak się zaczyna podkarpackie, tu do Sieniawy, już w tej chwili, bo zjadł autostrady do Sieniawy jest zbudowana, że ona ma być przebudowana, ale też w sposób profesjonalny. Też, no, co mam jakiś tam, ja przepraszam, no, jestem zakładnikiem wszędzie, ale to nie tylko problem Majdanu jest chodnika, problem również jest Cieplica tutaj przy 835. I ja bym chciał, żeby ten problem został rozwiązany, tak powiem, globalnie, na całości tej 835 z Majdanu do Sieniawy. I tutaj no, wszyscy musimy mówić jednym głosem, że my chcemy przebudowy tej drogi. I może przebudowy takiej, jak będzie robił Lublin ze ścieżkami rowerowymi. To byłoby piękne rozwiązanie, bo ilu z nas, naszych sąsiadów, nawet do środka, które nie jest odborem, bo nie ma jej roweru. Jest ścieżka rowerowa, można korzystać, można korzystać. Ale do kogo mamy, że tak powiem, apelować czy występować z tymi wnioskami? No powiem tak, że wnioski już pewne poszły jeszcze do tamtej kadencji. To jest droga 835, to jest droga wojewódzka. Tutaj wszystkie wnioski idą do marszałka województwa. Myśmy tu już z panem wójtem, no nie wiem, czy tak mogę mówić dużo, nie, ale też już będziemy na spotkaniu tutaj z panią poseł, dokładnie z prośbą tylko na razie o modernizację.
ale też mówiliśmy o tej przebudowie, że tak naprawdę modernizacja to jest tylko no, do zrobienia tej nawierzchni, czy załatanie tych dziur. Natomiast no, my czekamy tutaj w dalszym ciągu na przebudowę. To no, powiedzmy sobie szczerze, no Majdanie, przystanki dwa, jedna zatoczka. W Cieplicach przystanek bez zatoczki. No to jak to wygląda? Jakie bezpieczeństwo? Przecież jest żadne. No, tutaj w Zamojskim już były to te badania geologiczne, że tak powiem, gruntów zrobione, sam to widziałem. Także to chyba będzie już nie wyruszało, no może właśnie podnieść takie argumenty, no panowie, i ruszajcie. Mam taką naprawdę nadzieję, że jak po stronie lubelskiej no, zostanie to zrobione, tak myślę, że zresztą no, mamy też taki zapewnione niby poparcie, że postarają się załóżmy tutaj tą drogę 8 czy 5 Sinary do nas też przebudować. Ale kiedy to będzie, to, to pan mówi na pewno nie będzie to do roku 20, prawda? Tylko troszeczkę później. Ja dziękuję tyle. Ktoś z Państwa się chciał zabrać w tej sprawie, to proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jaki problem jest, jeżeli mamy popierać, to trzeba kogoś tutaj odpowiedzialnego za te sprawy zaprosić i będziemy popierać. Przecież nikt indywidualny tam nie będzie jeździł, popierał i tak dalej, bo w jaki sposób, kogo będziemy reprezentować. A jeżeli takie będą, to Rada nie podejmie uchwały, czy jakiś apel o to, żeby przewodniczący z wójtem razem, czy ewentualnie z jakimś przewodniczącym komisji występowali w tej sprawie na forum zewnętrznym. Okres przedwyborczy można zaprosić tutaj, chętnie przyjadą, obiecają, zobaczymy co będzie. W tej chwili można tę sprawę w ten sposób stawiać. To jest obiecane, że jest nadzieja. Ale przy przygotowanym drogu, to nalegałoby coś zrobić od nas. Mieszkańcy, którzy tam mają drogę, te pola przy tej drodze, czy się ktoś się zająć później tym, zebrać jakieś oświadczenia, czy prawo zgodę na odstąpienie od sprzedania, że nie będą stwarzać problemów. To już jakieś jest częściowe know-how przetargowe, żeby tę drogę poszerzyć. Bo myśmy też rozmawiali z panem radnym Adamem, że to, ten chodnik jest niezbędny do tego, tylko jak to uchwycić. Dlatego ten temat jest bardzo dobrze ruszony. Ale tu jest taka sprawa też, że do granicy wioski Adamówka pas drogowy jest 30-metrowy. No dobrze. Trasy z rękami czekaj, tam jest 20 metrów. Ale o tym mówimy, że jeżeli ktoś tego miał do wyproszczenia pola swojego, czy on jest w stanie dobrowolnie sprzedać, czy będziemy mieli problemy. Gdyby były oświadczenia takich osób w górze drogi, już jest jakaś karta przetargowa do rozmowy z właścicielem drogi. I tam jest pan właścicielem lasu i ten właśnie też będzie wycinany chyba i też. To nie chodzi o to, nie mówię o tego nazwiska, chodzi o to, żeby być przygotowany, że wzdłuż tej drogi nie będzie problemów z gruntami. O to chodzi. Bo gdzie jest 30 metrów, to nie będzie problemu. A gdzie jest 20, to już jest problem. Byłem, bo leci, jestem właśnie gruntu sąsiadującym drogą. I był pan inżynier parę lat temu, który mówił. Ale mówi, tu są problemy. I o tych problemach właśnie. Mówię, że jeżeli mieszkańcy się wypowiedzą, że nie będzie problemu z przetargiem z oddaniem, ale ktoś powie, że nie sprzedaje i wtedy musi trwać procedura sądowa. A jeżeli zgodnie, to odsprzedaje, wybierzają, odbijają od alarmu gruntu i jest tylko po problemie. Więc to jest też jakaś karta do rozmów. To się badać trzeba zastanowić. I można by było uderzyć całkiem wysoko. Przecież tu jest Kuchciński i tak dalej, nie? Po prostu, no, jeżeli mamy takich posłów i tak wysoko, no to więc po prostu jedyna niepowtarzalna okazja, tylko jeżeli w ogóle cokolwiek podejmą temat. Panie Marszałek, ale dziś jest przemyślał, że będzie odpada cała. Nie, no to już to już nie jest. Bo droga do Dąbrowy jest strategicznym punktem. Konflikt ostatnio dał mi to lekarzy, nie powiem, ale tam jest masakra. On się leży. Zdobył jakiś kamień, cokolwiek zrobili z tym drogą. Nie znam Państwa, że to jest od nowego braku blisko. No, to nie jasne. Ale się chyba nie da. A to prosiłabym też o wziąć pod uwagę, zanim ta główna droga wasza będzie. To nasza, tylko nasza. No i co do tego, że wszyscy zadawa. Mam przeprąkę do tej. Bo chyba to jest jedyna droga,
tutaj ja tutaj popieramy prośbę pani sołtys, mówimy do tego, że zawsze po stronie się nawet ta droga była gorsza, prawda? Tak, po naszej stronie lepsza. A w tej chwili pani mówi, że jest odwrotnie, bo tamte stronie jest lepsza, po naszej gorsza. I odnosiła to się do myślenia tej prośby. Tak. Jeżeli jesteśmy przy tej drodze wojewódzkiej 835 i szczególnie na terenie Majdanu Śniemskiego, to dobrze by było, gdybym dostał wykaz tych działek i właścicieli, kto jest właścicielem przy tej drodze. Ja mniej więcej wiem, że tam te grupy, zacząwszy od Śmieciucha, Szechty, Mazura, prawda, jechał dalej Kazuba, Głocha i poszczególne Serafina, Pawłowców i dalej tam chyba kończyliśmy na Gruszcach, a ostatnio po lewej stronie, z tej strony, Bob Ryszard z Osówki. I a po drugiej stronie tam nie warto też, bo to się przecinają tak działki, a droga się przecina w ten sposób, że raz z jednej, raz z drugiej strony. I to jest radny Tadeusz Wolny to potwierdził. To wtedy jest możliwość tych oświadczeń zebrania, bo tak to niestety nie, a oni wzoru jeszcze bym poprosił, gdyby była możliwość wzoru. Wrócę do drugiego pytania, tutaj z nimi popieram i jednego radnego i drugiego, też to kolega przewodniczący słusznie powiedział. Przystanki autobusowe, szczególnie dla dzieci. No na Bukowcu Małym, ja już pomyślałem pewniejście ze słupami betonowymi tam podkład zrobić dookoła i wtedy wiele zrobić. Bo tak to się kruszy i obrywa. No niestety, ale to może i wiekowość, bo już te przystanki mają trochę wiekowość i gdyby je tak poprawił, ktoś jakiś może z tych, a jest pracownikiem interwencyjnym, dobry fachowiec, zresztą wszyscy go tu znacie, bo do czego się przystawi, to wszystko zrobi i to robi dobrze. Bo drugiego mam pracownika, który by pomalował, by dostać taką farbę i on by ma odświeżył te przystanki, nie tylko miał, że powiem, Majdan, ale już inne, ponieważ pani, chyba Ewa, dzwoniła do mnie i sprawdzać, gdzie te przystanki są i w jakim stanie. Ja powiedziałam, że potrzebna jest nie tylko tam zwykła kosmetyka, ale naprawa. Jeżeli by była możliwość, ten pracownik, który jest na interwencyjnym i on by na pewno to dokonał w jakimś pogospodarstwu. Wyremontował, usunął te ustępy i tak dalej, bo tu na przykład powiedziane naprzeciw na Polskiej ulicy pod numerem 58. No wiadomo, no, ale to też nie zrobiła jakaś tam nieidealna ręka. Są tacy, już teraz przestali troszeczkę, ponieważ jeszcze tutaj chyba wszyscy radni pamiętają, był taki okres, że gościnne występy, nie wiem, to pewnie z Kolony to albo tamtej gdzieś rejon, przyjeżdżali by i przewracali te przystanki. No policja zainterweniowała, no i przestało się dziać niewidzialnego. To jest kwestia tylko, żeby od czasu do czasu ktoś poruszył pewne sprawy i zgłosił. Nie tylko tam, ja nie uciekam też można i do mnie, a ja na policję też zgłoszę do tego, który odpowiedzialny jest za nasz teren, czyli pan funkcjonariusz i on chętnie zainterweniuje dalej. To jest chyba podstawa, którą warto skorzystać. Tak ogólnie... Mamy tutaj zacząć chronić, bo tak, one są pierwsze dewastowane, później naprawiane. Wszystkie po części są zdewastowane. Wybite dziury w dachach, a później będziemy naprawiać i malować. Wszystkie są jak są. Taki przystanek może stać 30 lat. To jest albo urwana blacha, albo jest wydarty bok, a później tego. Niech zgłosi 3 razy na policję. Niech zapłaci 200-krotność ktoś za zniszczenie tego przystanku, żeby można było zbudować dwa i wtedy będzie w porządku. Bo tak to nie dojdziemy końca początku nigdy. Jak chodzi zapłaci za syna, czy za córkę, czy kogo by nie było za ten przystanek, no to wtedy będzie w porządku i wtedy można jakiś budżet ustalać,
i naprawiać. Bo tak jest, ja widzę, co się działo na piskorach, no, dosłownie są wydarte dziury w blachu, zejdą, no tak jak... Ale to są przypadek. Jak jest stosowane? Ale to jest od wewnątrz na zewnątrz. Otwory takie. Nie znajdziemy się innego. Mocny, bo to jest albo jakiś gilów, ale młody, żeby otwór wykonać w blasze na zewnątrz. No ja przewiduję, że to wytrzyma 3 miesiące, nawet pomalowanie dalej, będzie problem, bo tak jest problem z prezentami. Ale... Dziękuję. Trzeba ich poprawić, oczywiście. Ale to nie może tak wyglądać, nie wygląda. Sam pan mówi, że to są 30 letnie, czy tam 20 letnie przesłanki. Fakt z tymi dziurami to się zgadzam radę na pewno, ale od nowa kosmetyczna to tak, trzeba ich zrobić, oczywiście. Trzeba, bo musimy zadbać trochę ochrony, jak to się, że trzeba to zgłaszać, żeby to... I wszystkie drzewy jest na pomniki więcej czasu, trzeba wszystkie odnowić. No, wszystkie trzeba odnowić, tak, ale musimy jakoś zadbać, żeby one były. Trzeba jakoś to zgłaszać na radę na ulicy, bo to... Nawet Nie ma. Tego żelaznego, mrówkowego, czy tej spółki, po prostu w rogu, czyli go oddalić troszeczkę od jezdni. Bo prawdopodobnie ci się nie zgodzą, żeby przesunąć dalej, bo tam nowy dom i tak dalej, i tak dalej. Więc może takie lekkie przesunięcie, podjąć rozmowy właśnie z tą spółką Norek i spółka i po prostu na terenie, w samym rogu tutaj od Mazura postawić ten przystanek, troszkę oddalony i to by rozwiązywało różne sytuacje. To jest zadanie dla pana radnego? Załatwić. Tak. Bardzo blisko pod nadal. On jest ten radny. Jeszcze jest to uwłaśniacie, to nie ma sprawy. No to właśnie, to wszystko. Najlepiej dbać o swoje. Jedno powiedz. Ja bym powiem, radny Tadeusz ma rację, ale czy odległość od skrzyżowania, czy rejon tu budynka dla powiatowa, czy wyrazić zgodę, to jest jedna sprawa. Po drugie łuk, bo to jest łuk w prawo i na łuku w prawo poszły przystanek, czy tam zatrzymywanie. To jest. Ale tam jest możliwość przesunięcia taką becie dwa, na pewno na płycie, tak jak tu zrobione na Dukowcu Wielkim, tak? Na przecież dawnej starej poczty. Pan Mania Sławowiec bardzo to pięknie zrobił, był wciąż problem. Na płycie podwójne, tu zresztą pan sekretarz wyraził zgodę i do dzisiaj nie ma problemu, więc prosiłbym na to. Ja dobry powrócę do tego po gospodarstwu, bo patrzeć nie ma. Nie wierzę w to, żeby tam właściciel, już nowy właściciel tej działki miał jakiś problem. No nie, no to będzie rozmowa rzeczna i na pewno ludzie już nie przejdzie. Nie ma, ja nie wierzę w to, żeby było, bo nie masz, jak mówią, rzeczność to nie dojdzie tam na pewno nie siłą. Te przystanki nie mają żadnych planów. Także to dziękuję bardzo, że wysłuchaliście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy? Uj. Moment. Proszę jeszcze. Proszę, proszę nam. Panie Przewodniczący. I tu jest linia przebudowana jest na osówce dolnej, górnej. Linii światła uliczne jednemu. Ja tylko mam nie, ale jak to się... To jest prośba. Mieszkańcy. Kiedy i czy będzie już ten przetarg na oświetlenie uliczne? Ponieważ no teraz lato idzie, to dobrze, ale jak się zbliży jesień, to już szczególnie starsi i ludzie, którzy no, jest to powód później, czy to z kościoła zewsze, czy inny, jest problem. I dlatego proszę bardzo, chcą wiedzieć, jakie to oświetlenie uliczne i kiedy będzie. Ponieważ to, które zostało wykonane w Krasny, jest widoczne w Majdanie. I to patrz Bukowca Wielkiego. I o to chodziło o Majdanie. Bardzo ważne. I zazdroszczą. Dlaczego w Krasny
Ale oni się na prostu nie zrobią. Ale to jest faktycznie, że ulice Ledy to są przespaniałe. Jak ktoś jedzie nocą od Trynczy, od Runda, a właściwie Hel, przepraszam. No właśnie, bo ja by się dało załatwić, że obok Grunczy z Ażym jeszcze do Bosny, już kopię. Już się montują, przepraszam, ale to jest faktycznie coś. Bo razy nie razi w oczy kierowcom, a po drugie jak jest pięknie oświetlone. Ja tego polecam zobaczyć, już nie mówiąc o innych. I same pochwały tutaj też w kierunku władz, że kto na to nie słyszałem na sesji, ale jest, co było zamontowane oświetlenie od osiedla tutaj do tego świąteczne. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, a do nas przyjeżdżają z dalsza i mówią, no, jest coś pięknego. I to jest chwała i dziękuję w imieniu, że widoczna jest już gmina Adamówka w okresie świątecznym. A to dopiero to trzeba. Tak, wiemy dalej, panie głosowaniu. Więc mieszkańcy Majdanu Sieniawskiego już nie muszą o nic prosić, dlatego że i dzięki temu, że w Krasnym już jest zrobione, to odbyły się skuteczne przetargi na kolejne odcinki oświetlenia ulicznego i będą między innymi robione te dwie stacje w Majdanie Sieniawskim, nie tylko na tych słupach energetycznych, ale również będzie zrobione połączenie tam na granicy nie widzę osówką dolną, a osówką górną przez ten lasek. Tam będzie fragment linii wydzielonego oświetlenia ulicznego i oczywiście lampy będą LED-owe też zamontowane, nawet na słupach. Oprócz tego będzie oświetlona droga wojewódzka na odcinku od byłego budynku Urzędu Gminy, tego, który stoi w pasie drogi wojewódzkiej, do początku tego oświetlenia, które tam jest z strony Majdanu. Tak. Także to będzie realizowane i nie aż do Mikołaja nie. I tutaj będzie I będzie też realizowane oświetlenie na osiedlu domów jednorodzinnych, jak to popularnie jest określane za posterunki. Także te przetargi zostały rozstrzygnięte i będą realizowane. Ale jeszcze, panie wójcie, mieszkańcy Chałupy chcieliby mieć chociaż jedną lampę. Księżyc. A dzisiaj było ładnie. Bo tam faktycznie tam jest. Chociaż mówią mi tutaj na tym rogu. Trzeba zrobić projekt, bo to musi być sterowanie i szerzej. No wszystkiego od razu nie zrobimy. No i tak samo zgłaszali z kolonii, czyli Norkowe, że przynajmniej jedną lampę, nie? Bo tam już też parę się z budynków powstało. No to tam co najmniej i będzie. Co najmniej Ja chciałbym się odnieść tutaj słusznie zauważył pan radny Kubaj. W Krasnym to oświetlenie jest zrobione, powiedzmy sobie szczerze, też z konieczności, dlatego że tam Zakład Energetyczny przebudował linię niskiego napięcia i została ona skablowana, czyli schowana do ziemi. W związku z tym my też zrobiliśmy w taki sam sposób oświetlenie. I z tego co wiemy, to Zakład Energetyczny będzie sukcesywnie przebudowywał kolejne stacje niskiego napięcia i w związku z tym my będziemy musieli przebudowywać oświetlenie również uliczne, no, w różny sposób. Tam, gdzie będzie to budowane kablami, to będzie musiała powstawać wydzielona linia oświetlenia ulicznego. Natomiast tam, gdzie będzie przebudowa taka, jak była robiona w Majdanie na tych dwóch stacjach, no to też będziemy musieli po prostu
wiesz, jakie na tych słupach swoje, swoje lampy, po to, żeby oświetlać poszczególne odcinki dróg. I tutaj na pewno wręcz bezsensowne byłoby robienie jakiejś prowizorki w tej chwili, dlatego że no, my nie wiemy dokładnie, w jaki sposób będą szły te przebudowy i trzeba po prostu cierpliwie czekać. W czasie przebudowy będą już robione te linie tak, w taki sposób no, docelowy na wiele, wiele lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę już wielu lat w sprawach. Serdecznie dziękuję za obsesję panu Witowi, dziękuję panu sekretarzowi, dziękuję panu Gazdy, dziękuję pani Sołtysowi, panu Sołtysowi, dziękuję pani Poranka, panu Witowi. Dzisiejszą sesję uważam za bardzo. Dziękuję bardzo.